PKB w pierwszym kwartale wzrosło o 4%. Ten wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu popytu krajowego, w tym konsumpcji. Konsumpcja łącznie publiczna i prywatna odpowiadały za 3,2 punkta procentowego tego wzrostu. Wzrosły też zapasy. Niestety cały czas inwestycje stoją w miejscu, a w długim okresie to właśnie wzrost mocy produkcyjnych przedsiębiorstw jest kluczowy dla wzrostu produktywności w gospodarce. Jeżeli inwestycje publiczne wróciłyby do poziomu z 2015 roku, po głębokim załamaniu w zeszłym roku, już samo to wystarczyłoby, by podnieść tempo wzrostu PKB o 1 punkt procentowy. Jeżeli także inwestycje prywatne wróciłyby do poziomu z 2015 roku, to łącznie wzrost inwestycji podniósłby tempo wzrostu PKB o 1,7 punktu procentowego.